Katarzyna i Marcin Bosaksy byli małżeństwem od 26 lat. Prezenterka TVN jeszcze niedawno cieszyła się z nadchodzących zmian w jej życiu zawodowym, ale chyba takich wieści się nie spodziewała. To teraz będzie najtrudniejszy moment w życiu bosackiej. Jak dowiedział się tabloid, mąż Katarzyny spakował już walizki i zostawił swoją rodzinę. Marcin wyprowadził się miesiąc temu. Miało oznajmić Kasi że opuszcza rodzinę dla innej kobiety, mówi jeden z informatorów Plejady. Kilka godzin po ujawieniu tych sensacyjnych wieści w rozmowie z Pudelkiem do sprawy postanowił odnieść się sam senator Bosacki. Kierując się szacunkiem wobec mojej żony, a także ochroną najbliższych, przede wszystkim naszych dzieci, nie chcę w jakikolwiek sposób komentować informacji mającej na celu wywołanie niepotrzebnej sensacji. Proszę o uszanowanie mojej decyzji, wyznał Marcin Bosacki. Wszystko wskazuje na to, że to dopiero początek długiej telenoweli o rozstaniu polityka i prezenterki. Zobacz też, Agnieszka Kaczorowska nagle zalała się łzami. Musi się gęsto tłumaczyć, backslash to już koniec. Anita Sokołowska odchodzi z przyjaciółek, fani w szoku Magdalena Ogórek wywołała, u widza niesłychaną fantazję, miał pewną prośbę.